Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle, witam bardzo serdecznie, karnawałowo, lutowo, oczywiście witam też w dniu takim bardzo ważnym, a mianowicie w dniu 13 dnia lutego, 13, no właśnie dla niektórych jest to data feralna, bardzo proszę tego nie robić, każda data jest cudowną datą, bo to jest data, która podchodzi od Jezusa Chrystusa, która pochodzi od Boga, którą właśnie Bóg nam daje, żebyśmy przeżywali w atmosferze odpowiedzialności, takiej pełnej, świadomej odpowiedzialności. No ale skoro mówimy o 13, to warto zauważyć, że jest to data, która ma wymiar, proszę Państwa, bardzo ważny, jeżeli chodzi o objawienie, jeżeli chodzi o Kościół, jeżeli chodzi o właśnie taką miejscowość, która na imię Fatima. Właśnie zobaczmy, ja znajduję się w tej chwili przy figurce. Jak wiemy, ta figurka to jest figurka Matki Bożej Fatimskiej. Proszę tutaj, panie redaktorze, bardzo mocno wyakcentować, żebyśmy wiedzieli, że właśnie tak wygląda ta figurka, która jest w wielu kościołach, myślę, że która jest nawet prawie w każdym kościele. No oczywiście też w naszych mieszkaniach takie figurki się znajdują. Dlaczego właśnie ta data jest tak bardzo ważna? Oczywiście każdy dzień 13 dnia poszczególnych miesięcy jest dniem bardzo ważnym, dlatego właśnie, że Matka Boża swoje objawienia w Fatimie rozpoczęła 13 maja i taki cykl objawień trwał przez pół roku. 13 maja, 13 czerwca, 13 lipca, 13 sierpnia, 13 września i 13 października. Te właśnie 6 miesięcy to jest czas, kiedy Matka Boża objawia się, kiedy wzywa do odmawiania różańca. Zobaczmy, tutaj różaniec znajduje się na tej figurce w dłoniach Matki Najświętszej. Właśnie ona zachęca, wręcz poleca, odmawiajcie różaniec. Warto zastanowić się, kochani, dzisiaj, czy my tego rodzaju modlitwę zauważamy, czy tylko może różaniec odmawiamy wtedy, kiedy ksiądz nam zada za pokutę, albo kiedy jakaś tam nadarzy się okazja, chociażby pogrzebowa, wtedy oczywiście modlimy się na różańcu, polecając miłosierdziu Bożego, naszego zmarłego, poprzez Królowe Różańce, poprzez Matkę Bożą Różańcową. No i właśnie ten cykl sześciomiesięczny przesuwa się, czy rozszerza się na każdy dzień 13 poszczególnego miesiąca. Dlatego też dzisiejsza właśnie ta data, 13 dzień lutego, jest datą fatimską i bardzo proszę, żeby to zauważyć i bardzo proszę, żeby pomodlić się do Matki Bożej Fatimskiej, żeby zwrócić się do niej w różnych sprawach, a zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze zdrowie, o zdrowie tych, którzy są chorzy na COVID, czy na inne choroby uleczalne, czy nieuleczalne. Ona uzdrowicielka chorych, ona jest tą właśnie, która wyprasza u swojego Syna łaskę zdrowia, co nam tak bardzo, bardzo potrzeba. Niechaj właśnie to dzisiejsze spotkanie będzie okazją też do tego rodzaju modlitwy. Poza tym proszę zauważyć, że skoro dzisiaj 13 dzień lutego, to jutro będzie 14 dzień lutego i właśnie 14 dnia lutego wspominamy świętego Walentego. Pozdrawiam bardzo serdecznie jutrzejsze solenizantki, Panie Walentyny i solenizantów Panów Walentych. Przysłowie: święty Walenty łamie pod lodem pręty. Co to oznacza? Oznacza to, że już zbliża się przedwiośnie, że już mamy, że tak powiem, zimę, no może jeszcze nie za sobą, ale że już ona jest bardziej z górki niż pod górkę. Święty Walenty łamie pod lodem pręty. Ale nie chodzi tutaj o moc Walentego, który właśnie kruszy lód na jeziorach czy na rzekach, ale chodzi zupełnie o co innego. Myślę, że Państwo się domyślają, tak samo jak ja się domyślam. Oczywiście święty Walenty to tak zwane walentynki, a zatem dzień zakochanych wszystkim. Zakochanym z tej racji składamy najlepsze życzenia. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Oby właśnie ta miłość, kochani, którą się wzajemnie darzycie, ta miłość małżeńska, ta miłość narzeczeńska, ta miłość międzyludzka, ta miłość Boga do nas i odwrotnie nas do Boga, żeby to była miłość zawsze cudowna, żeby to była miłość zawsze twórcza, żeby tam nie było miejsca na wyrachowanie, żeby tam nie było miejsca na egoizm, bo nieraz my postrzegamy właśnie miłość w sensie egoistycznym. Chcemy, żeby nas kochano, ale nie potrafimy się odwdzięczyć właśnie tą miłością. Tymczasem, przepraszam,
Miłujcie się wzajemnie, mamy miłować się wzajemnie, dopiero wtedy miłość ma sens, dopiero wtedy miłość jest miłością, bo miłość jedną stronę, proszę Państwa, to nie jest miłość, to jest cierpienie. To jest cierpienie, dlatego też ta miłość dwustronna, miłość wzajemna, którą właśnie daszmy się, nie tylko z racji świętego Walentego, ale w ogóle w naszym życiu, w naszym codziennym życiu. Chrystus powiada, po tym poznaję was, że jesteście moimi uczniami, jeżeli jedni ku drugim miłość mieć będziecie. Właśnie, jeżeli jedni ku drugim miłość mieć będziecie, więc jeżeli wzajemnie miłujemy się, wzajemnie kochamy się, wszystkiego najlepszego. Zróbmy też taki remanent w temacie miłości, jak jest właśnie z tą naszą miłością, czy jej nie zaniedbujemy, czy ona przypadkiem jest bezpańska, czy ona przypadkiem nie jest zawiruszona, czy gdzieś, przepraszam za to określenie, nie pałęta się tam, gdzie nas nie ma. Ona musi być w nas, dopiero właśnie wtedy ona ma sens. Kochani, no właśnie 13 dzień lutego, 6 niedziela zwykła i gdy będziemy, też gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii, według świętego Łukasza, jak zwykle, bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus szedł z 12 na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i rzekł: błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni jesteście, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiacie będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was nienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was z powodu Syna Człowieczego, odrzucą z pogardy wasze imię jako niecne. Cieszcie się, radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już nagrodę waszą. Biada wam, którzy jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak bowiem samo czynili ich przodkowie fałszywym prorokom. Kochani, no właśnie to kazanie na górze. Jezus wygłasza wspaniałe kazanie na temat błogosławieństw. Człowiek błogosławiony to człowiek szczęśliwy, to człowiek święty. Jeżeli chcemy być szczęśliwymi, jeżeli chcemy być ludźmi błogosławionymi, jeżeli chcemy być właśnie to szczęście mieć tylko na ziemi, w postaci spokojnego sumienia, w postaci takiej odpowiedzialności, jeżeli chodzi o nasze życie, jeżeli chcemy być szczęśliwi po śmierci, to właśnie trzeba przestrzegać tego rodzaju zalecenia i polecenia, czy przepisy, które Jezus wygłosił, czy które wyłożył na górze w kazaniu. Błogosławieni mamy być wtedy, gdy jesteśmy ubodzy, gdy głodujemy, gdy płaczemy. Błogosławieni mamy być wtedy, gdy nas ludzie nienawidzą. Błogosławieni mamy być wtedy, kiedy jesteśmy ludźmi, którzy mają dystans do tego wszystkiego, co nazywa się właśnie tym doczesnym bogactwem, tą doczesną materią. Dystans, czyli żebyśmy nie byli tymi, którzy są niewolnikami tych rzeczy, ale żeby odwrotnie, żeby te rzeczy były niewolnikami naszymi, żebyśmy byli tymi, którzy nimi dysponują, ale w sposób roztropny, w sposób dojrzały, w sposób taki, żeby nie powiedzieć o sobie, że ja zostałem zniewolony przez materię, że ja zostałem zniewolony przez doczesność, przez bogactwo. Nikomu tego nie życzę i sobie oczywiście także. Bądźmy ludźmi wolnymi, bądźmy ludźmi poprzez tę wolność szczęśliwymi, czyli błogosławionymi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, lutowy, karnawałowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.